Hej, z tej strony wasz ulubiony prowadzący Bodzie Elite. Witam was ponownie w City Skylines. A w tym odcinku chciałbym wam opowiedzieć trochę więcej o przemyśle. Przemysł. Jedno z głównych źródeł zarobku w City Skylines. Dzięki niemu możemy zarobić ogromne ilości gotówki, które nawet przy takim mieście jak moje, które jest na na straty, po prostu generuje ogromne straty samo z siebie miasto. Przemysł bardzo mocno mnie kieruje i nawet moje zyski, tak ładnie. Ja tutaj zazwyczaj mam minus 20 tysięcy dolarów, czy tam euro, gąbek, czy jak to tam nazwać, gdzie dzięki przemysłowi potrafi to wejść nawet na plus 50 tysięcy, więc naprawdę ogromne pieniądze z tego można wyrwać, ale jest to też trudne. Tutaj mam dwa z pięciu przemysłów, ponieważ one działają prawie wszystkie tak samo. Dlaczego prawie? Bo jest jeden, który jest rybołówstwem, który działa troszeczkę inaczej i też mam go tutaj już rozstawionego. Będę mógł wam zaprezentować, jak to działa. Także więc, aby stworzyć taki przemysł, taką strefę przemysłową, tak, pierw musimy stworzyć. Możemy ją wyznaczyć ręcznie, a wchodząc w strefę i wyznaczając strefę przemysłową i sobie ją tutaj po prostu zaznaczyć w taki sposób, albo prawym przyciskiem myszy usunąć. Ale też możemy zrobić to w następujący sposób, a mianowicie postawić główny budynek, główną siedzibę danego przemysłu. Mamy tak: leśnictwo, rolnictwo, wydobywczy przemysł, przemysł ropy naftowej i rybołówstwo. To są pięć głównych przemysłów. No i oczywiście mamy przemysł taki, który jest w grze. Czyli taki zbalansowany, czyli nie wiadomo, czym on się dokładnie zajmuje. Wytwarzaniem jakichś dóbr. Dobrze, a więc po ustawieniu naszego takiego budynku, on będzie miał już na sobie taką mikroskopijną strefę, taką nawet mniejszą niż to. Nawet mniejszą niż to. Może wam to zaprezentuję. A tutaj spróbuję usunąć. O, a nie, troszeczkę większe niż to. Widzicie? To jest... I on tworzy taką strefę od razu. Więc wtedy możecie sobie ją rozciągnąć. Co jest najważniejsze w tym? Rozróżniać budynki. Nie rozróżniać budynki, tylko typy budynków. Ponieważ mamy cztery typy budynków. Budynki zwiększające produkcję. Budynki produkujące. Półprodukty, podprodukty, półprodukty, a następnie mamy fabryki przerabiające to na produkty i magazyny. A tutaj mamy taką ładną dekorację w postaci płotu wiejskiego. Tutaj mamy płot leśniczy, tutaj mamy płot z ropy naftowej, a tutaj mamy płot z przemysłu wydobywczego, czyli górnictwa. Dobrze, więc zacznijmy od tego. Tak więc, mamy pierw budynek, siedzibę główną, która dopiero nam pozwala budować nasz przemysł. Następnie mamy baraki. Zwiększają one, każdy barak zwiększa o 5% produktywność danego rejonu. Maksymalnie 100%. Czyli maksymalnie możemy postawić 20 takich baraków. I wtedy będziemy mieli 100% więcej efektywności. Potem mamy warsztat, który zwiększa wydajność magazynowania naszych zasobów. I zazwyczaj mamy do trzech różnych sposobów wydobywania półproduktów. W tym miejscu mamy plony. Możemy je dowolnie zmieniać, jak chcemy, żeby wyglądały, dostosować do naszych potrzeb wyglądowych, tak bym to powiedział. Tego, jak chcemy, żeby nasza strefa przemysłowa wyglądała i wygląd
Widzicie, tutaj są różne wariacje na ten temat. I mamy trzy rozmiary. Zazwyczaj, nie we wszystkich. Mamy mały, średni i duży. Tak samo dlatego i tutaj, jak widzicie, mamy tylko mały i duży. Poszczególne poziomy odblokowujemy poprzez produkowanie surowców, półproduktów w danej, albo produktów w danej strefie. Jak widzicie, mamy tylko jedną gwiazdkę tutaj na naszym terenach rolniczych i żeby dostać następną, musimy mieć co najmniej iluś pracowników i wyprodukowanych zasobów. Tak więc nie jest to trudne, po prostu czas musi lecieć w grze, ale to nam odblokowuje po prostu coraz to kolejne rzeczy w naszym drzewku. Tak jak wam tutaj pokażę, w rolnictwie to dostajemy na początek, to dostajemy na początek i nie pamiętam, to chyba jeszcze mały sad dostajemy na początek, jakąś tam chyba fabrykę może. Następnie musimy wszystko odblokowywać za te gwiazdki. Musi tam być trzeci, czwarty poziom, piąty poziom. Jest pięć gwiazdek max, nie? I co poziom sobie coś tam odblokowujemy takiego dodatkowego. Wiadomo, to się różni ilością produkowanych surowców. Małe produkują mniej surowców, duże produkują więcej surowców i mogą więcej w sobie pomieścić w surowców. W rolnictwie też mamy na przykład niektóre, tak jak rolnictwo, niektóre i chyba tylko nie. Rolnictwo i rybołówstwo mają różne produkty. Znaczy różne produkty. Tutaj są różne produkty, tam troszeczkę inaczej to wygląda. Zaraz wam pokażę z tym. Dokończę te, takie przemysł, który z Industrial DLC jest, a później wam pokażę Sunset Harbor. Więc tutaj mamy dwa produkty. Produkty zwierzęce i plony. Żeby wytworzyć w ogóle produkty zwierzęce, które są potrzebne później na przetwarzanie, potrzebujemy plonów. No i wiecie, jak to działa. Taki łańcuch, tak? No i mamy fabryki, które produkują różne rzeczy. Które produkują większe produkty lub więcej produktów. No i na końcu magazyny. To jest najważniejsze w tych strefach. Najważniejsze to jest powolne ustalenie sobie tego, co robimy. Dlaczego? Bo można by wszystko dosłownie jebnąć w taki sposób i miałoby to jakikolwiek sens oprócz tego, żebyście mieli jeden wielki jebutny korek. Dlaczego? Bo każdy z tych miejsc wysyła swoje ciężarówki do sprzedaży, do depo pociągów, czy tam statków, czy czegokolwiek, do depo jakiegoś przeładunkowego, czy do magazynu. No i właśnie, magazyny. Trzeba z nimi być bardzo ostrożnym, bo mogą nam zakorkować całe miasto. Nie stawiać ich na skrzyżowaniach lub blisko skrzyżowań. Ponieważ auta, które będą próbowały tam wjechać lub wyjechać, będą nam blokowały całe skrzyżowania. A skrzyżowanie zablokowane, to skrzyżowanie zakorkowane. To powoduje większe korki w mieście, a nawet coś takiego jak gridlock. Ja to tak nazywam. Czyli zablokowanie, kompletne zablokowanie ruchu drogowego. I nie są ani oni w stanie wyjechać na pas, na przykład przeciwny, żeby jechać w drugą stronę albo na ten. I nikt inny nie jest w stanie jechać, bo się wszyscy blokują nawzajem. Jest to kluczowe, żeby o tym pamiętać, że te wszystkie budynki będą w końcu, na końcu swojej produkcji wyrzucać rzeczy do te plony, te wszystkie tutaj, o te, będą wyrzucać plony, czy tam rudę na przykład, w innych magazynach tutaj, o, na przykład tutaj rudę, będą wypluwać do magazynów. Magazyny też nie powinny być jakoś super daleko od produkcji, ponieważ to wytwarza dłuższą drogę dojazdu. To magazynu, przez co więcej pojazdów się pojawia, to prowadzi do większej ilości korków przez zwiększone natężenie ruchu. W miarę logiczne? No nie dla wszystkich. Dlatego o tym mówię. Tak więc, tak jak widzicie, tutaj produkty końcowe to jest mąka i produkty zwierzęce. Co dalej? Mamy tutaj magazyny.
możemy postawić magazyn, on będzie zbierał dowolne produkty końcowe, a następnie mamy wielkie przemysłowe budynki, unikalne fabryki. Mamy na przykład fabrykę mebli, która potrzebuje drewno i papier i wytwarza unikalny produkt, który jeszcze droższy jest i jeszcze więcej pieniędzy możecie z niego zarabiać. Albo na przykład piekarnia, która potrzebuje mąki, plonów i produktów zwierzęcych, czyli w tym przypadku mleka, żeby wytworzyć chleb, który też jest więcej warty i też większy zysk z tego macie. Więc to się opłaca. I opłaca tylko z głową. Tak samo wiadomo, jeżeli macie piekarnię i to są produkty takie, nie stawiacie jej w środku miasta, bo to nie ma sensu, tylko gdzieś na uboczu właśnie tej strefy rolniczej, aby pojazdy stąd nie musiały jechać przez całe miasto do piekarni i potencjalnie powodować korków. Bo to naprawdę potrafi wygenerować ogromną ilość. Tutaj macie 10 ciężarówek, tutaj 8, tutaj 5. No i no to już mamy każde z tych, no to 8, 4, 8, 5, tak? 13, 23. Tu jest 23 ciężarówki, tu jest 23 ciężarówki. Tutaj mamy 13 ciężarówek. Każdy z tych ma jeszcze swoje ciężarówki, które może wysyłać. Magazyny mają swoje ciężarówki. Do 25 ciężarówek, które wysyłają po surowce i z surowcami do danego miejsca, więc naprawdę dobre 100 parę pojazdów tutaj jest, które może się zespawnić w jednym czasie i jechać w taki sposób, że same siebie mogą zablokować. Więc z tym trzeba uważać. I tak jak mówiłem, każdy przemysł, leśnictwo, górnictwo, rolnictwo i nafta wyglądają tak samo. Górnictwo i nafta mają jeden dodatkowy budynek, który umieszczamy tylko i wyłącznie na brzegu, a to są doki do wydobycia na wodzie. Tak, czyli jeżeli byśmy tutaj mieli ropę, tak jak tutaj widzicie jest ropa, ta ropa by mogła znajdować się na wodzie i my jesteśmy w stanie ją wydobywać za pomocą platformy wiertniczej, albo jeżeli by były złoża metalu, rudy, gdzieś pod wodą, też się możemy za pomocą statków wydobywać. Znaczy za pomocą wiertnic specjalistycznych. I to jest tylko jedyna różnica pomiędzy tymi czterema przemysłami, że dwa z nich posiadają możliwość wydobywania w wodzie. Oczywiście rolnictwa, no raczej tutaj nie zbierzemy w wodzie drzewa, ani nie zbierzemy kukurydzy. No logiczne, to tam nie rośnie, tak? Rośnie gdzie indziej. Tak więc, przemysł rybołówstwa. O, bardzo ładna mapka się od razu otworzyła. Jak widzicie, pełno tutaj różnych kolorków. Najróżniejszych kolorków. Przeróżniastych. I każdy z tych kolorków, jak widzicie, to jest coś innego. Mamy sardele, łosoś, skorupiaki i tuńczyk. Wszystkie z tych produktów, wszystkie z tych ryb są jednym produktem. Każdy z tych budynków, nieważne jak będzie się nazywał, czy przystań, zwykła przystań rybacka, która łowi wszystko, przystań, która tylko łowi sardele, czy łosoś, wszystko będzie produkować rybę. Przemysł ryb, czyli rybołówstwo, posiada dwa swoje budynki produkcyjne. Jest to targ ryb. Tutaj dostarczane są ryby. Jeżeli to postawimy gdzieś w strefie handlowej, ludzie będą bardziej zadowoleni ze względu na to, że to też przyciąga turystów. I sprzedajemy nasze rybki, nie? Ludzie są zadowoleni z dodatkowego produktu, który mogą nabyć. Oraz przetwórnie ryb. Dostarczamy tutaj ryby. One są na towary komercyjne do sklepów. No, czyli puszki sardeli. Czym to się różni? Bo tutaj sobie to stawiamy i sobie istnieje. Tak? Czyli to samo sobie działa. Nic już tu nie musimy dodawać. Tylko pamiętać, żeby na żyznej glebie to postawić, żeby lepiej to działało. Żeby szybciej i więcej produkowało zasobów. No i tak samo tutaj, no jeżeli nie będzie rudy pod tym, no to nic nie będzie produkowało. To musi kopać tą rudę, więc to musi być ustawione na rudzie. Tak samo ropa musi być na ropie.
Z drewnem, drewno tak samo jak rolnictwo. Samo sobie da radę, bo tam są specjalne uprawy leśne, tak? Stawiam taką uprawę drzew i to oni sobie stąd wycinają, a nie z takich miejsc. No ale wiadomo, jak jest więcej drzewek, to ładniej to wygląda, że faktycznie w lesie to wycinka się dzieje. Dobra. Także, rybołówstwo. Rybołówstwo się różni tym, że to my musimy tutaj im powiedzieć, gdzie i co wydobywać. Pomimo tego, że mam na przykład połowy sardeli, to jednak ja muszę i tak w to wejść, w ten przemysł. Muszę znaleźć sardelę. Sardela jest przy brzegach. Okej, okay, super. I teraz muszę wyznaczyć im trasę. Ręcznie. Ręcznie i muszę wyznaczyć trasę. Oj. Ręcznie i muszę wyznaczać trasę, więc muszę im tutaj powyznaczać trasy. I ta trasa musi być zamkniętą trasą. W tym momencie, jeżeli bym puścił rozgrywkę i miał prąd, to tutaj by kutry rybackie pływały. I to jest ta różnica między tym a innymi przemysłami, że musimy sami im, a tak jak widzicie, czasami to się nie łączy. Trzeba bardzo ostrożnie to robić, czasami kilkanaście razy trzeba tą trasę wyznaczać. I też długość trasy ma znaczenie, bo dany kutr może pomieścić od 0 do 100% swojego magazynu. Im bardziej najlepiej robić najoptymalniejszą trasę, czyli żeby jak wpływa w to miejsce, to on jeszcze zbiera. Czyli prawdopodobnie tu jeszcze 1% możecie zyskać, jak on wpływa w to, albo 2. Więc zrobić tak, żeby 98-99% zbierał podczas pływania. To na pewno pomaga. O, jak widzicie. Mam sobie teraz sardelę. Niestety przez to, że sardela jest tylko przy brzegu, on tylko zbiera, jak płynie po tej sardeli. Widzicie. Im bardziej to jest optymalizowane pod względem zbierania, tym lepiej. Tym więcej zbieramy, tym więcej jest tutaj dostarczane, tym więcej jest przetwarzane. O, ten sobie płynie 40%. Wow, może mi się tutaj... Nie, nie udało mi się. No, tak jak widzicie, przypłynął tylko 76% miał załadunku, a mógł mieć owego załadunku 100%. O, jak już widzicie, tutaj jeżdżą nam... postawię wiatrak, niech to tam powoli pracuje. A tutaj już nam jeżdżą pojazdy. Od magazynów do produkcji, z produkcji do magazynów, do innych fabryk i tak dalej, i tak dalej. A no przez to, że nie mam połączenia z autostradą, no to tutaj no nie będzie dużego ruchu. To w ogóle nie działa, bo brakuje mu surowców. Jak widzimy, tutaj jest tutaj przemysł wydobywczy wymaga złóż rudy, których tutaj niestety nie ma. Tak jak mówiłem. Ale to by było na tyle w przemyśle. Pamiętajcie, żeby budować to powoli i myśleć nad tym, co robicie. Nie napadać wszystko jak leci, ale pamiętać, że magazyny wysyłają ogromną ilość auto w wszystkich waszych produkcyjnych budynków. A tak samo, jeżeli macie strefy zwykłe, a dacie im przemysł rolniczy i tutaj zaczną się farmy budować, one też do waszych magazynów będą wysyłać produkty. Więc ogromna ilość pojazdów tutaj może być. Trzeba powoli to planować. Planować skrzyżowania. W skrzyżowaniach też będzie osobny odcinek. I planować każdy kolejny krok powoli. Bez pośpiechu. Ponieważ... O, to jeszcze wam pokażę, sorry. Można mieć owieczki. O nie, owieczków nie ma. Są owieczki. Można mieć świnie. Albo można mieć krowy jakieś tam super rasy. Dobra. Bo ja tu się rozkojarzam, a mi chodziło po prostu powiedzenie tego, że planujcie. Planujcie i myślcie. Skrzyżowania. Bardzo ważna rzecz. Nie stawiać magazynów wokół skrzyżowań lub blisko skrzyżowań,
bo to jest skill, instakill dla was. I też nie robić tak, aby kilkadziesiąt takich pól było, czy takich wydobycia nawet górniczych takich rzeczy, czy jakichś innych w jednym miejscu. To generuje ogromną ilość aut. Jeżeli nie macie dobrych skrzyżowań, nie macie dobrego układu ulic i nie macie dobrego dobrej logistyki, to znaczy nie wiecie, gdzie to chce docierać i nie macie dobrych połączeń, będzie to wam korkować miasto i będzie to sprawiać dużo problemów. Więc planowanie. Planowanie i spokojne budowanie. Na temat skrzyżowań, tak jak mówiłem, powiem w innym odcinku, który też za niedługo nagram. Tam będzie na pewno dużo dłuższy niż te 20 minut, co teraz jest. Bo jest bardzo dużo do powiedzenia na temat skrzyżowań. Nawet takich prostych T-junction. No po prostu potwornych skrzyżowań, 20 różnych, ronda, nie ronda, autostradowe, jakieś takie serpentyny, no dużo jest do opowiedzenia i bardzo dużo ważnych informacji, które otwierają rozgrywkę. A na dzisiaj, na teraz, to już jest koniec. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, lajka, zostawienia komentarza, jeżeli wam się podobało i do wyczekiwania na kolejny odcinek. Do zobaczenia.